Andre Luiz do środka, wypuszczony teraz Mykita Storożuk. Srata, przejęcie od drugiego Pinto, Storożuk, Storożuk i bramka na 1-0, proszę bardzo. To Legia obejmuje prowadzenie jako pierwsza w tym meczu. Wracając się zawodnicy gospodarza, absolutnie nie pozwalając rywalowi rozpędzić się na ich własnej połowie, neutralizując wszystkie te ataki w zarodku! Ależ to wykończył teraz zawodnik rekordu, no jeden mały błąd w obronie, a tak dużo kosztuje Legię Warszawa. Świetne wykończenie Tomasza Luteckiego, obrócił się, stał tyłem do bramki, to był 9 metr. Piłka posłana do prawej strony, uderzenie broni Casillas, dobitka Korołoszyna. Jeszcze raz Milewski zacznie z boku boiska, no ale stały fragment gry w pobliżu pola karnego przeciwnika. Idealna okazja do tego, żeby zdobyć bramkę na 2-1. No i tak prawie już do szatni. Uderzenie, no i proszę bardzo, świetny cały fragment gry. Sztab szeroką kadrę ma do dyspozycji trener gości, jednak dzisiaj brakuje tej pełnej czternastki, są kłopoty, uderzenie od Popławskiego, jednak to była trudna pozycja, nie był na nią gotowy, strzał broni Casillas, dobitka Casillas po raz trzeci na raty, ale sytuacja opanowana w Warszawie. Są szybkie zmiany w drużynie gospodarzy, tak jak mówiliśmy. Tutaj trener Aleksander Kosenko może pozwolić sobie na wiele rotacji, na testowanie nowych zagrywek. Fatalne to podanie z linii bocznej, szansa na kontrę, dobre piłki, przekazanie i gol! Gol na 2-2, no i proszę bardzo, rekord wraca do gry. To jeszcze nie było ostatnie słowo wielokrotnego mistrza Polski. Niedokładne przekazanie tej piłki Davidson Silva. Davidson Silva, ależ chciał to wykombinować. No ładna sztuczka techniczna, szansa na kontrę jednak dla rekordu. Będzie dobitka i gol! Gol na 3-2, no i na ten oczywiście moment. Storożuk do kapitana, do Milewskiego. No i to uderzenie ląduje poza siatką, to prawdopodobnie była ostatnia akcja w tym spotkaniu dla Warszawy. Sekunda i koniec. Koniec, ostatnia syrena w tym spotkaniu, która kończy nam ten mecz, kończy nam sezon zasadniczy dla Legii i rekord. Oczywiście jeszcze kilka meczów się toczy. No teraz zostało tak naprawdę wiara w to, że Konstrukt swój mecz przegra albo zremisuje, co no jest na ten moment mało prawdopodobne.